Witam Państwa. Moim i Państwa gościem jest przewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego, pan Marek Jaskulski. Witam serdecznie. Witam panią redaktor, witam Państwa. Panie przewodniczący, niebawem zbliża się święto narodowe Konstytucji 3 maja. Proszę powiedzieć, jakie będą powiatowe oficjalne obchody? Jak co roku powiat ogromną wagę przywiązuje do tego święta. Jest to święto narodowe, a także święto katolickie, bowiem te wątki zawsze w Polsce, w naszej historii się splatały. Powiem jeszcze, że jeden z najwybitniejszych Polaków, prymas Wyszyński, zawsze mówił, że po Bogu najbardziej kocha ojczyznę i dlatego nieprzypadkowo my też jako powiat staramy się, aby ranga, wymowa tych świąt nawiązywała do chlubnych tradycji Polski przedwojennej. I wydaje mi się, że z dość pozytywnym skutkiem to czynimy. Co roku z racji święta 3 maja w jednym z kościołów w naszym powiecie odbywa się koncert patriotyczno-narodowy. Również są tu wątki pieśni katolickich. Jak już powiedziałem, to się wszystko ze sobą zawsze splatało. W tym roku w Kruszynie, w tamtejszym kościele, o godzinie 13:30, po mszy świętej, która rozpocznie się o godzinie 12:00, odbędzie się koncert. Wystąpi znana piosenkarka pani Alicja Majewska. Jak co roku licznie na te koncerty przybywają mieszkańcy okolicznej miejscowości, ale również całego powiatu. Bywa tak, że świątynie, które są przeważnie jedne z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o pojemność, pękają w szwach. Tak, ja myślę, że te obchody będą na pewno bardzo ciekawe, na pewno warto wspólnie świętować i zjawić się w Kruszynie na mszy, jak i oczywiście na tym koncercie, ale niedawno obchodziliśmy także smutną rocznicę. Były to obchody katastrofy smoleńskiej. Proszę opowiedzieć, jak przebiegały te obchody. Panie redaktor, drodzy słuchacze, co roku w naszym powiecie obchodzona jest rocznica, można powiedzieć, tragedii smoleńskiej. W nawiązaniu również w tym roku do 70. rocznicy mordu smoleńskiego, bo nie ukrywam, te treści się ze sobą splatają. Tak było, jest i będzie. Tak się składa, że corocznie w związku z tym, że wspólnota, jedna z jej liderek, współfundowała pamiątkową płytę, która wisi na jednej ze ścian pięknej, starej, prastarej świątyni brzeskiej i dlatego przy tej płycie po mszy świętej w obecności władz Brześcia, mieszkańców, organizacji, pocztów sztandarowych odbywa się złożenie kwiatów i okolicznościowe przemówienia. Tak było i w tym roku, w zeszłą sobotę, w dniu rocznicy 10 kwietnia udaliśmy się do Brześcia, władze powiatu, pan starosta, wicestarosta, radni, przedstawiciele samorządu brzeskiego wraz z panem burmistrzem, panem przewodniczącym, jak już powiedziałem, organizacje działające na tym terenie i była bardzo piękna uroczystość. Liczny udział był lokalnego duchowieństwa i jak co roku złożyliśmy wiązanki kwiatów. Pan starosta wygłosił krótkie przemówienie nawiązujące do tych rocznic i do tych treści, do tych spraw, które te daty jakże tragiczne dla nas niosą. Pragnę również jeszcze przypomnieć, że dwa dni później, czyli w zeszłą niedzielę, to było bodajże 12, w Izbicy Kujawskiej z inicjatywy tamtejszych władz, gminy, organizacji politycznych, w tym Prawa i Sprawiedliwości, Związku Kombatantów i innych, również była sprawowana msza święta pamięci poległych, pomordowanych, poległych w katastrofie, jak i również tych, którzy oddali 70 lat temu życie, no w sumie kwiatu narodu polskiego. Zarówno te dwa wydarzenia spinają się pewną klamrą, że zginęli w nich, utracili życie Polacy nietuzinkowi, Polacy wybitni i dlatego chcąc ten fakt z naszej historii uchronić od zapomnienia i młodemu pokoleniu przypominać tą historię, żeby ona się nie powtórzyła i żeby pamięć o tych ludziach nie zaginęła, właśnie po mszy świętej sprawowanej przez tamtejszego proboszcza, księdza prałata, profesora Leonarda Fica, została złożona wiązanki przy świątyni na tablicy pamiątkowej, jak również w centrum miasta w Izbicy Kujawskiej przed pomnikiem tam się znajdującym. W uroczystości uświetniły poczty sztandarowe, straż pożarna i orkiestra strażacka wywodząca się z Izbicy Kujawskiej. Były przemówienia, byli posłowie z naszego regionu, było wystąpienie pana burmistrza Marka Dorabiały.
Panie przewodniczący, obchody tej tragicznej katastrofy w naszym regionie wpisało się także nadanie imienia skwerowi przed Urzędem Miasta imienia Marii i Lecha Kaczyńskich przed Urzędem Miasta Włocławek. Chciałabym zapytać, bo wzbudziło to trochę kontrowersji wśród mieszkańców, czy według pana przewodniczącego to jest dobry ruch? Szanowni Państwo, naszą rolą jest oddawać pamięć, szacunek ludziom wybitnym, którzy w jakiś sposób zasłynęli dla Polski, którzy sprawowali chlubne misje na różnych stanowiskach. Uważam, że postać prezydenta, stanowisko budzić powinno zawsze szczególny szacunek i dlatego tym bardziej zmarłemu wespół z małżonką i innymi prezydentowi w okolicznościach, które budzą wiele kontrowersji. Dla wszystkich bez wątpienia były to okoliczności tragiczne. Wydaje mi się, że jest jak najbardziej cennym, godnym naśladowania oddawanie nazw ulic, placów, skwerów. Ja jako reprezentant tu powiatu, wspólnoty, starostwa powiatowego podpisuję się pod tymi wszystkimi, którzy się przyczynili do tego faktu, że Włocławek ma skwer, który nosi imię prezydenta i jego małżonki poległego 5 lat temu. Panie przewodniczący, a proszę powiedzieć, jak wyglądają obecne i planowane wydatki na remonty dróg oraz chodników na terenie powiatu? Panie redaktor, drodzy słuchacze, tak się dobrze składa, że corocznie jesteśmy w stanie jako powiat wyasygnować kwoty nie tylko na inwestycje drogowe, głównie schetynówki. Co roku mamy szczęście dwie budować, ale również staramy się poprawić stan infrastruktury drogowej poprzez tak zwany fundusz remontów, czyli nalewki na drogach wymagających tego, bądź de facto budowanie nowych chodników na naszych drogach powiatowych. I tych chodników przybywa. Mogę powiedzieć, że w tym roku przyjęliśmy zasadę, że wykonujemy budowę chodników wspólnie z gminami. Odcinki dróg powiatowych, na których ma nastąpić budowa chodnika, się znajdują. Zasada jest prosta. Gminy dają robociznę, natomiast Wydział Dróg Powiatowych daje płytki chodnikowe, krawężniki, powiem w największym skrócie materiał. I dzięki takiej zasadzie, takiemu stylowi podejścia do tego problemu, jesteśmy w stanie za kwotę, za którą w tym roku około 2 milionów wyasygnowaliśmy z budżetu powiatu, uczynić więcej tych nowych chodników, które zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców, uatrakcyjniają ten teren i podnoszą rangę tych dróg powiatowych, których zdecydowanie większość dzięki właśnie nie tylko inwestycjom, ale i tym remontom ma się coraz lepiej i dzięki temu mamy powód do pewnej satysfakcji i spełnia się jedna z zasad, które głosiliśmy przed wyborami, powiat przyjazny gminom i że widzimy bezwzględną konieczność współpracy ze wszystkimi gminami naszego powiatu. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był przewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego, pan Marek Jaskulski.